Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. Mam jeszcze taki trochę głos po chorobie, ale udajmy, że tego nie słyszymy. Dzisiejszy film powstaje we współpracy barterowej z wydawnictwem Zysk i Spółka. Zaraz Wam pokażę, jakie książki dostałam. I będę dzisiaj w tym filmie Waszym pogotowiem prezentowym. Postaram się dobrać pomysły na prezent dla osób, które czytają książki, które charakteryzują się jakimiś cechami. Trochę powymyślałam te postaci. I być może właśnie dla takich osób szukacie prezentu książkowego albo około książkowego. Tutaj trochę tych propozycji mam, będę się starała szybko, w miarę zwięźle o każdym z tytułów czy o każdym z przedmiotów mówić. Także przechodzimy już do rzeczy i zaczniemy od tej części, która właśnie została zasponsorowana przez Zysk. No i już widzieliście zapewne u mnie na shortsach, czy też na Instagramie, na rolce, przepiękne nowe wydania Bridgertonów. I właśnie nimi rozpoczynamy segment prezentów dla mamy, cioci, albo wujka, albo siostry, albo kogokolwiek w Waszym otoczeniu, kto po pierwsze kocha może serial Netflixa, może tylko obejrzał Netflixa i stwierdził, spoko historia, ciekawe, czy jest na przykład książka, którą można by przeczytać w tym klimacie. Można przeczytać pierwowzór książkowy, który się od tego serialowego różni oczywiście. Być może ktoś z Waszego otoczenia już czytał i ma okładki serialowe, ale nie do końca na przykład pasują do Waszej estetyki, czy też do estetyki osoby, którą chcecie obdarować. No, te okładki, nie oszukujmy się, serialowe nie są nigdy do końca tym, na co liczymy jako książkoholicy i jako wielbiciele ładnych okładek. Nie wiem, są na pewno osoby, które widząc okładkę filmową zainteresują się danym tytułem. Ja raczej wolę, kiedy te okładki są oddzielne, wymyślone jakieś przez grafika. I tutaj właśnie tego typu eleganckie wydania pojawiły się ostatnio w wydawnictwie Zysk i Spółka. No i na razie mamy do wyboru dwa pierwsze tomy właśnie serii o Bridgertonach. Mój książę, słuchajcie, tutaj chciałabym Wam tak z bliska trochę pokazać. Mam nadzieję, że ostrość jest z nami. Mój książę, czyli pierwszy tom serii, jak sobie przypominacie, jeśli oglądaliście, jest to historia Daphne Bridgerton. Poznajemy tutaj w ogóle całą rodzinę właśnie. Daphne Bridgerton, która wchodzi właśnie w wiek odpowiedni do małżeństwa. No i to są czasy regencji, Wielka Brytania, ten świat pełen przepychu, luksusu, wyższych sfer właśnie angielskiej socjety. Matka bodajże ośmiorga Bridgertonów, tutaj mogę pomylić ilość tych dzieci. Stara się, by każde z dzieci nie tylko dobrze wyszło za mąż, czy też dobrze się ożeniło, ale tutaj w tej serii chodzi nie tylko o to, by dobrze wyjść za mąż za bogatą osobę z, wiecie, znajomościami i z tytułami, ale też by w tym związku była miłość. No i tej miłości szuka właśnie Daphne Bridgerton, nasza główna tutaj bohaterka, no i na jej drodze staje pewien książę z takim trochę mrokiem w sobie, z pewną tajemnicą oczywiście. Wiecie, te książki nie są bardzo odkrywcze, raczej trochę się spodziewamy, co tu się wydarzy, ale przez to są bezpieczne i dają taką prostą, miłą rozrywkę. No i drugi tom opowiada o starszym bracie naszej Daphne, czyli o Anthonym Bridgertonie. Poznajemy go jako zatwardziałego kawalera, który niespodziewanie postanawia jednak otworzyć się na małżeństwo i wybiera bardzo pragmatycznie pewną dziewczynę na swoją małżonkę, na swoją narzeczoną, ale na drodze staje mu siostra tejże. Także jeśli oglądaliście serial, to mniej więcej będziecie wiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie, natomiast są tutaj pewne różnice. A jeśli osoba, którą chcecie obdarować, zna i serial, i książkę, ale na przykład jest okładkową sroką, jak po części my wszyscy, to myślę, że również ucieszy się po prostu z takiego prezentu, który prześlicznie będzie się prezentował na półce i będzie to jakby początek pewnej kolekcji, bo nie dość, że te grzbiety fajnie w sumie się prezentują elegancko, to te tyły, barwione brzegi,
Czy ja to dobrze ze sobą połączyłam? O, teraz. Te barwione brzegi, one będą tworzyły też taki właśnie malowany pejzaż z tyłu. Zaraz Wam tutaj wkleję, jak będzie wyglądała całość. Jest taka wizualizacja ze strony wydawnictwa. Także z mojej strony taka pierwsza polecajka. Ja właśnie Bridgertonów czytałam i oglądałam w sumie też po raz pierwszy jakoś wiosną czy latem. I mówiłam Wam od razu, że to nie są może książki dla wszystkich, ale zdecydowanie znajdą swoich fanów. Nie chcę mówić, że książki mają płeć, ale wydaje mi się, że bardziej jednak będzie to seria dla kobiet, może dla bardziej takich osób w wieku naszych mam, może babć. Chociaż, szczerze mówiąc, gdybym ja tak znalazła pod choinką takie książki, to bym się wcale nie obraziła, chociaż może ja też jestem w wieku niejednej mamy. Zostawmy na razie Bridgertonów, ale trochę w podobnym klimacie. Chciałabym przypomnieć książki, o których zdecydowanie za mało się mówi, za rzadko się je pokazuje. Inspektor i Złodziejka, dwa pierwsze tomy serii, która będzie miała bodajże 6 tomów, to jest Inspektor i Złodziejka, Irlandzka Zemsta oraz Carski Agent. Będę trzymała jedną, by było mi po prostu łatwiej. To są książki Joanny Truchel i Justyny Andrulewicz, czyli dziewczyn, które prowadzą na Instagramie profil Victorian 5 O'Clock, popularyzujący historię i kulturę Anglii wiktoriańskiej i ogólnie historycznych czasów, różne ciekawostki, rzeczy, na które w podręcznikach może tak typowo w szkole nie wpadliśmy nigdy, a sporo się tam można dowiedzieć i o kulturze, i o życiu codziennym w dawnych czasach. Bardzo dużo ciekawych, mądrych treści wartościowych i to może nie jest do końca to, co Bridgertonowie, bo tam ta historia jest traktowana z taką dużą dawką nonszalancji. Tutaj z kolei jest romans, ale bardzo bogate i bardzo dopracowane tło historyczne. Owszem, jest relacja między właśnie Valentine'em, czyli tym inspektorem Scotland Yardu, a dziewczyną z taką przyszłością dość skomplikowaną, która trochę ucieka cały czas. Niby złodziejka, ale tak naprawdę po prostu taka rewolucjonistka trochę, trochę taki wolny duch. To wszystko toczy się pod koniec XIX, na początku samym XX wieku i wszystko też na tle wydarzeń społecznych Anglii, tamtych czasów. Właśnie ten aspekt historyczny tutaj bardzo mocno wybrzmiewa, więc tutaj dla właśnie, nie wiem, Waszej znajomej, która lubi historię, ale lubi też książki po prostu historyczne, przygodowe też i chciałaby poznać coś nietuzinkowego, mniej reklamowanego, może już przeczytała wszystko, na przykład Wasza ta znajoma, czy kuzynka, czy siostra, a tego może nie zna. Jeśli te czasy historyczne i szczególnie Wielka Brytania Was interesuje, to myślę, że Was, mówię Was, ale bardziej chodzi mi o osoby, które chcecie obdarować. Jeśli to właśnie jest konikiem tych Waszych osób, które chcecie obdarować, to przemyślcie, czy nie sięgnąć na przykład po tę serię. Jeszcze na koniec chciałam wspomnieć, że też jest to początek serii, która prawdopodobnie będzie miała aż 6 tomów i seria nosi nazwę Londyn, Dublin, Petersburg, także również w innych miastach tutaj będą się toczyły wydarzenia, także ja polecam też jako prezent, myślę, że się sprawdzi. Może okładki nie są aż tak spektakularne jak tutaj w Bridgertonach, ale myślę, że Wasi bliscy będą zadowoleni też. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnej kategorii. Tutaj pokażę książki, których ja nie mam jeszcze u siebie na półkach. Wymyśliłam kategorię osoby, która uwielbia kino i filmy i seriale i właśnie w zasadzie w tej kategorii można by też wtrynić tego Netflixa i tych właśnie Bridgertonów, ale pomyślałam, że może fajny byłby taki jakiś pakiet książek będących książek na podstawie których w ostatnich latach powstały ekranizacje. Teraz bardzo na czasie Wicked na przykład. Ja osobiście bardzo chciałabym przeczytać teraz biografię Simony Kossak, na podstawie której fragmentu też w kinach pojawił się niedawno film, także tutaj też Wam wkleję tę okładkę. Jeśli to za mało, bo to są takie jakby na bieżąco, które mi przyszły tytuły filmów,
to myślę, że dla takiego fana kina dobrym pomysłem mogą być na przykład też biografie. Ja tutaj mam biografię Alana Rickmana, czyli niezapomnianego Snape'a z Harry'ego Pottera, ale też między innymi aktora z Love Actually, czyli też pasuje tutaj tematycznie. Akurat tej książki jeszcze nie przeczytałam. To nie jest nawet biografia, jak powiedziałam na początku, tylko bardziej dziennik, z którym ja się już w sumie noszę z zamiarem czytania go od roku ponad i jakoś jeszcze się nie udało, ale wydaje mi się, że sporo osób z waszego otoczenia, które lubią filmy i lubią danego aktora, na przykład jeśli wiecie, że wasza znajoma, wasz przyjaciel jest jakimś fanem danego aktora czy danego twórcy, no to można się pokusić właśnie o taką książkę. Też ostatnio wyszła na przykład biografia Al Pacino. To też może być dobry pomysł dla fanów Ojca Chrzestnego chociażby, ale też miliona innych filmów zapewne. No i tych biografii jest na pewno sporo, sporo więcej. Przejdźmy na szybko do osoby, którą chcecie obdarować i która na przykład lubi sztukę. Mieliśmy osobę, która kocha filmy, seriale, teraz przejdźmy do kogoś, kto woli obrazy, załóżmy. Wiecie, tutaj nie jestem akurat ekspertem, ale wybrałam z moich półek na przykład taką cegłę. Ta książka jest już konkretniejszych naprawdę rozmiarów i wydaje mi się, że jeśli wiecie, że dana osoba tej książki nie ma, to myślę, że jeśli kocha sztukę, to się ucieszy. To jest takie kompendium wiedzy o sztuce, takie może też nie w 100% dogłębne, ale taki przekrój bardziej. Klasyczna pozycja Gombricha. Też tutaj są kolorowe właśnie ilustracje. Także myślę, że jako prezent może się to ładnie pod choinką sprawdzić. Oprócz tej książki myślę, że dobrym pomysłem dla fana sztuki byłyby książki Umberto Eco Historia piękna, historia brzydoty. Tylko, że problem polega na tym, że te książki są ciężko dostępne i widziałam używane no nawet za 200 zł i za więcej. Także niestety to trudno dostępne dość, więc tego tak do końca tutaj nie podaję. Aczkolwiek ja się bym w sumie nawet ucieszyła z używanej książki tego typu. I z tego, co ja rozumiem, to właśnie Historia piękna i Historia brzydoty to jakiś zbiór tekstów, które omawiają właśnie te zjawiska przez wieki istnienia człowieka, istnienia sztuki i też wydaje mi się, że te książki są ilustrowane. Jeśli macie te książki, to dajcie znać, co o nich sądzicie. Także tutaj o sztuce. Znowu jak w przypadku filmów, również w przypadku fanek, fanów obrazów. Dobrym pomysłem zawsze będzie jakaś porządna biografia, na przykład malarza czy innego twórcy. Ja tutaj wyciągnęłam ze swojej półki akurat biografię Wyspiańskiego Dopóki starczy życia. To też jest taka właśnie gruba, porządna książka, idealna pod choinkę jako prezent, bo bierze się to do ręki, czuć, że to jest taka, wiecie, ładnie wydana, porządnie książka. Ojej, i śliczne tutaj planty pod obwolutą. Nawet nie pamiętałam, że to tak wygląda. Także wydaje mi się, że jest spore pole do popisu, jeśli chodzi o książki dla wielbiciela sztuki. A może coś takiego lżejszego, czyli na przykład powieść, w której sztuka gra ważną rolę. Tutaj na przykład powieść To ja byłem Vermeerem, autorstwa Franka Wine'a. To jest akurat trochę taka powieść sensacyjna, ale oparta na faktach. To nie jest może historia stricte o sztuce, a bardziej o fałszerzu dzieł sztuki, ale jednak te obrazy Vermeera się tutaj przewijają, także też może być to coś ciekawego. O, nawet są, słuchajcie, ilustracje i obrazy tego twórcy i tego fałszerza też. Także tutaj a propos sztuki, ja się może na tym aż tak bardzo nie znam, ale chciałam coś tutaj od siebie też wybrać. Teraz przejdźmy do waszej kuzynki, która na przykład jest feministką. No to słuchajcie, myślę, że książka Matrimonium Alicji Urbanik-Kopeć będzie czymś dla niej, o małżeństwie nieromantycznym. W zasadzie takie non-fiction o tym, jak w przeszłości wyglądały związki, małżeństwo, życie kobiet, które szukały męża, jak to wszystko przebiegało, w jaki sposób to była transakcja, jak przebiegało życie starej panny, a jak wdowy, a jak osoby, która lepiej wyszła za mąż, osoby, która gorzej wyszła za mąż, jak trzeba było tym domowym budżetem zarządzać i o tym, że nie zawsze była to relacja oparta na miłości, a często po prostu na jakiejś takiej umowie no, społecznej między dwoma rodzinami, między dwiema osobami. To jest moim zdaniem bardzo rzetelnie napisana pozycja, oparta o jakieś doniesienia prasowe, oparta o teksty źródłowe innego rodzaju, o nawet książki.
Także tutaj też uczulam, że pojawiają się niestety spoilery, na przykład do Ziemi Obiecanej, do Lalki bodajże, do Trędowatej, do czegoś tam jeszcze, do Moralności Pani Dulskiej chyba. Także tutaj też trzeba uważać trochę z tą lekturą, ale myślę, że Wasza feministyczna znajoma, czy też siostra, czy kuzynka się ucieszy z tej książki. No i też dla kogoś, kto lubi na przykład historię. Tutaj się dowie na pewno czegoś więcej. Pozostajmy jeszcze w temacie tej kuzynki, albo kuzyna, który jest trochę dziwny i czyta jakieś takie osobliwe książki, to ja bym mu podsunęła Przeklętego Królika, albo jej, czyli zbiór opowiadań Bory Chang, jedna z moich ulubionych książek tego roku. To są opowiadania nietuzinkowe, niebanalne, dziwne, obrzydliwe momentami. Naprawdę pomysły autorki przechodzą ludzkie pojęcie w pewnych sytuacjach. Zbiór bardzo różnorodnych historii, które tak naprawdę łączy to, że one są bardzo niepokojące, niekomfortowe, i dla mnie to było coś naprawdę nowego, czego jeszcze nie doświadczyłam literacko. Przy okazji, właśnie, jest to zbiór opowiadań, więc trochę przechodzimy z tematu na temat. Nie można się tutaj za bardzo nudzić. Nie wiem, czy to jest do końca taki typowo świąteczny temat, ale jeśli znacie osobę taką właśnie oryginalną, która czyta oryginalne książki, to wydaje mi się, że Przeklęty Królik może być czymś dla niej. Może znacie kogoś, kto interesuje się właśnie literaturą azjatycką, tylko musicie być pewni, że na przykład tej książki akurat nie ma. No i ogólnie też wydaje mi się, że propozycje z Tajfunów są prześlicznie wydawane i te książki robią wrażenie same w sobie, są takie maleńkie, estetyczne. A jeśli chodzi o treść, no to również dają radę. O, pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Na wyklejce. Tak, estetycznie też oczywiście dają radę, także nie wiem, jedna, dwie takie fajne książki z Tajfunów. Myślę, że Wasza kuzynka azjatycko-lubna będzie zadowolona. Tylko właśnie najgorsze jest to, żeby nie kupić komuś książki, którą on już ma albo już czytał i nie chce tej książki. Także to jest zawsze trochę taki hazard. Najlepiej jakby ludzie po prostu mówili, co chcą dostać. Tak samo ta dziwna kuzynka może będzie chciała przeczytać coś o Tessy Moszwek. Akurat ja tutaj wzięłam Mój rok relaksu i odpoczynku, bo tę książkę po prostu mam, ale tej książki chyba wszystkie są takie bardzo niepokojące, dziwaczne, niekomfortowe po prostu, ale sprawiają dziwny komfort po przeczytaniu. Ja tak miałam przynajmniej właśnie z tą książką Mój rok relaksu i odpoczynku. To jest o latach 90. o kobiecie młodej, która postanawia przez rok spać. Bierze leki różne psychotropowe i przesypia ten rok, ale jak na to, że ona tutaj niby śpi przez cały rok, to się zaskakująco dużo dzieje. Książka jest niekomfortowa, momentami zbyt intymna, ale w jakiś dziwny sposób satysfakcjonuje czytelnika. Tak kłuje Was w mózg, mam wrażenie. Ja bym tak ją opisała. Przejdźmy teraz do męskiej części osób, które chcecie obdarować, chociaż tak jak wspomniałam, nie do końca lubię dzielenie książek na płcie, bo nie do końca zawsze ma to sens. Natomiast, no nie oszukujmy się, jak kupujecie książkę dla wuja, no to raczej mu nie kupicie tych Bridgertonów, bo może to być dziwne. A jeśli już jesteśmy przy tym wuju, albo dziadku, albo ojcu, to musicie od razu wiedzieć, że ja nienawidzę kupować facetom prezentów, wymyślać prezentów, więc tak, trochę schematycznie, przepraszam, poszłam w dwóch kierunkach. Po pierwsze, faceci w pewnym wieku lubią historię, więc jeśli historia to herezińska, upewnijcie się, że wasz mężczyzna, którego chcecie obdarować, wasz dziadek, ojciec, mąż, jakby, że nie ma tych książek, nie zna, nie czytał herezińskiej, może czytał, nie wiem, jakieś wydawnictwa, pozycje napisane przez mężczyzn, może tutaj kobieca perspektywa, Harda, czyli opowieść o Świętosławie, siostrze Bolesława Chrobrego, jej przygody, nie tylko w Polsce, ale i w Skandynawii. Różne rzeczy się tutaj dzieją. Tam, gdzie były luki w fabule, luki w historii, to tam Herezińska bardzo zręcznie tę historię dopisuje i opowiada, snuje tę historię tak, jakby, no jakbyśmy tam byli dosłownie, bardzo plastyczne są te opisy, ale jeśli nie Harda, to no ja czytam akurat jeszcze Sydonię, ale jest też ta seria skandynawska taka, która się dzieje bodajże w świecie wikingów, nie chcę teraz Wam głupot gadać, i jest jeszcze ta seria o rozbiciu dzielnicowym bodajże, o koronach, także
to jeszcze przede mną, ale zainteresujecie się właśnie herezińską. Jeśli nie herezińska, to ja zawsze polecam serię Silva Rerum, która opowiada o Rzeczpospolitej obojga narodów. Toczy się ta akcja właśnie na Litwie bardziej i śledzimy losy rodziny Narwojszów przez pokolenia, ważne wydarzenia historyczne i tutaj znowu tę serię wyróżnia bardzo duża plastyczność. Widać, że autorka no po prostu tę historię ma w małym palcu i realia ma w małym palcu i nie tylko potrafi pokazać wydarzenia, ale wręcz sprawia, że czytelnik zatapia się w tym świecie i bardzo łatwo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić wnętrza, stroje, jedzenie, o wszystkie te szczegóły, które oczywiście z umiarem są przekazane, ale w taki sposób z dużym znawstwem podane. No, tutaj możemy się kłócić o to, bo być może niektórzy powiedzą, że właśnie mężczyźni to nie potrzebują takich opisów. Tutaj nie masz tyle opisów, ale czuć po prostu, że autorka zna się i widzi tą historię i potrafi ją przekazać w taki sposób, że nie ma miejsca na jakieś niedopowiedzenia i na jakieś białe plamy. Bardzo teraz schematycznie polecę, ale dla mężczyzn wydaje mi się, że książki Remarka się nadają. To są takie męskie książki moim zdaniem, z silnym głównym bohaterem, z silnym narratorem, który przeżywa jakieś trudne wydarzenia na wojnie często. Tutaj te jakieś moralne dylematy, miłość, ale taka... To jest o miłości, no dobra, to się kojarzy z kobietami, ale ta miłość zawsze jest jakaś taka trudna, zawsze jakieś ważne wydarzenia w tym wszystkim są. Tutaj, wiecie, pokazuję, gadam o miłości, a pokazuję Na zachodzie bez zmian. To jest jedna z tych książek, w których tej miłości niewiele znajdziemy, bo raczej to jest o młodych chłopakach, którzy są wysyłani na front I wojny światowej. Książka też o takim wydźwięku pacyfistycznym, ale na przykład już Łuk triumfalny czy Noc w Lizbonie to książki, tak jak wspomniałam, że ta miłość tam się znajduje, że ta kobieta, że tutaj ta powinność, ucieczka przed wrogiem, tego typu klimaty, myślę, że wielu mężczyzn się odnajdzie. Nie mówię, że kobiet nie, ale tutaj jak kupujemy prezent i nie do końca wiemy, co zrobić, to czasami musimy się chwytać takich uproszczeń, moim zdaniem. No i też wydaje mi się, że Marek Hłasko jest takim dobrym autorem dla mężczyzn, bo no nie wiem, przeczytałam tę jedną książkę i ona mi się kojarzy z tym, że Hłasko był takim, wiecie, męskim mężczyzną, który palił te papierosy, pił wódkę, odwalał, tutaj kobiety podrywał, także jeśli czujecie, że tej osobie, którą chcecie obdarować, takie klimaty grają w duszy, to ja bym szła w Marka Hłaskę. Tym bardziej, że to jest taki autor chyba trochę zapomniany ostatnio i może warto komuś o nim przypomnieć. Drugim kierunkiem, w którym bym poszła, jeśli chodzi o prezenty dla mężczyzn, to fantazy. I tutaj ja mało czytam takich książek typowo dla faceta, wiecie, męski mężczyzna i tak dalej, ale wydaje mi się, że Sanderson może się spodobać, że to jest takie epic fantazy opowiadające duże historie z wielkim światem, z różnymi politycznymi też zagrywkami. Ja akurat czytałam Z mgły zrodzonego Brandona Sandersona, bardzo mi się podobała ta książka, ale też na przykład Mąż przyjaciółki zachwalał bardzo Drogę królów i no, są to książki wymagające na pewno czasu, by poświęcić się trochę tej lekturze, no ale też mi się wydaje, że sporo mężczyzn po prostu, nie wiem, nie zależy im, by być książkarą i przeczytać 150 książek w miesiąc, tylko przeczytać na przykład jedną, a porządną. No i tutaj pokazuję właśnie tego Z mgły zrodzonego. Tak jak wspomniałam, to są książki z bogatym światem, z wielością wątków, które się jakoś tam ze sobą przeplatają w taki bardzo logiczny, przemyślany sposób. Właśnie ten świat, te szczegóły, te koligacje różne, społeczne, to jest akurat w tej serii mamy klasowe, takie kastowe społeczeństwo, najniższe warstwy niewolnicze, stłamszone i tak dalej, skorumpowane, wysokie, bogate, rozbisurmanione warstwy arystokratów i na marginesie, czy tam poza nawet nawiasem społecznym, te osoby, które posiadają w sobie cząstkę magii i mogą odmienić oblicze tego świata, wzbudzić jakiś ruch społeczny, jakąś rebelię. To jest też seria, która ma sporo tomów, więc no, zajmie się facet na jakiś czas. Jeśli to jest waszym celem, to również myślę, że sprawdzą się te książki. No, chciałabym czytać je w przyszłym roku. Na razie to przeczytałam tylko
A drugie królów może. Może w przyszłym się uda. No i jeszcze na koniec na szybko chciałabym pokazać tutaj Problem trzech ciał. To jest science fiction, ale wydaje mi się, że też spodoba się osobom, które lubią bardzo fizykę na przykład, albo po prostu książki fantasy. Tutaj w pewien sposób rozmawiamy o kontakcie z obcą cywilizacją, ale też dużo jest takich wątków astronomiczno, właśnie fizycznych, trochę o grze komputerowej, która ma bardzo ważne znaczenie dla tego świata. Opowieść ogólnie rozpoczyna się od tego, że popełniają samobójstwa, czy też może są zabijani znani naukowcy z całego świata, najtęższe umysły po prostu umierają w dziwnych okolicznościach. Prowadzone jest śledztwo a propos tych zgonów tajemniczych, które prowadzi do pewnej gry komputerowej, której celem jest jakby rozwijanie takiej cywilizacji i prowadzenie tej cywilizacji przez różne drogi. Ale ta teraźniejszość w książce jest też trochę pokłosiem pewnego projektu z lat bodajże 60., który przeprowadzono w Chinach i to wszystko, no, naprawdę buja. Szczerze mówiąc, bardzo byłam zaskoczona tym, jak ta książka jest przemyślana, trochę przerastała, szczerze mówiąc, moje możliwości, ale jestem pewna, że macie w swoim otoczeniu mężczyznę na przykład, albo kobietę w sumie, która się tym zachwyci, która być może to zrozumie w 100%. Także ode mnie taka jeszcze polecajka. Zanim przejdziemy do młodszych czytelników, to jeszcze dwie kategorie prezentowe. Po pierwsze, coś dla osób, które chciałyby może czytać klasykę, ale trochę się boją i trochę nie chcą się znudzić może. Ja bym poszła w komiksy, które też są moim zdaniem fajnym prezentem. Tutaj pokażę Wam akurat Wielkiego Gatsby'ego, który leży u mnie na półce od miesiąca, przeczytany w połowie i zostawiony, nie wiadomo dlaczego, nie przeczytany do końca. Poszłabym w te komiksy, bo po pierwsze jakieś tam estetyczne doznania, po drugie wydaje mi się, że to może zachęcić do sięgnięcia po pierwowzór, czy to właśnie po Wielkiego Gatsby'ego, czy chociażby po Folwark Zwierzęcy. Tutaj nie wiem, czy ta książka nie będzie dłuższa niż sam pierwowzór, ale nieważne. Opowieść podręcznej, mamy też Nowy Wspaniały Świat Huxleya w formie komiksu, no i wiele, wiele innych. Tych komiksów jest naprawdę sporo do wyboru, także myślę, że to też będzie dobry pomysł na prezent. A jeśli macie w swoim otoczeniu osobę, która kocha klasyki i kocha piękne wydania, to ja bym w tym roku poszła na przykład w to piękne wydanie Krystyny Córki Lawransa. Dla osoby, która kocha klasykę, kocha powieści historyczne, kocha Skandynawię i kocha piękne wydania. To jest książka opowiadająca o średniowieczu, o życiu właśnie Krystyny, córki takiego prawego woja, prawego mężczyzny, który kierował się w życiu i starał się też przekazać takie pewne prawdy moralne i pewne wskazówki postępowania, ale jego córka chce żyć i popełnia pewne życiowe błędy. I tak się ta historia toczy. Niesamowite też realia w Krystynie są przekazane w bardzo taki plastyczny sposób też. Również dla osoby, która kocha klasykę literatury, ale też estetyczne wydania, to znowu poszłabym na przykład w Decameron Boccaccia, który ostatnio został wydany przez Marginesy. Też wklejam Wam tutaj okładkę, bo tej książki akurat nie mam. Też ona jest w takim grubszym formacie, konkretniejsza cegła opowieści, bardzo takie frywolne, dotykające różnych tematów na przełomie średniowiecza, renesansu włoskiego, które snują bohaterowie w czasie, gdy na wsi żyją oddaleni od zarazy, które panuje w mieście, no i tak ten czas sobie próbują urozmaicić poprzez opowiadanie sobie różnej treści historii. Także myślę, że to też byłby niezły pomysł. Kolejne kategorie, tutaj nie będę się rozwodzić już za mocno, dla jakiejś młodszej siostry, młodszej znajomej koleżanki, która na przykład może nie czyta dużo, ale jest taka trochę w bździu, trochę taka urocza. Ja bym poszła w Martę Kisiel i Dożywocie. To jest taka bardzo otulająca seria seria fantasy o mężczyźnie, który odziedziczył dom po swoim przodku, a w domu mieszkają różne stwory, na poły słowiańskie, na poły takie
nie wiem, z polskiego folkloru, po prostu mitologii. Anioł Stróż na przykład, Licho, Słodziak, totalny. Także myślę, że ta seria jest warta poznania i warta przekazania jej dalej. Klasycznie poszłabym też w Anetę Jadowską oczywiście, jeśli wasza ta siostra czy koleżanka lubi fantasy takie lekkie. Też moim zdaniem ciepłe, z mocną bohaterką. Tutaj tych bohaterów u Jadowskiej jest sporo i sporo jest też tych serii, także do wyboru macie sporo. Też i te nowsze książki, myślę, że warto. Ale to pokazuję tak szybko, bo wydaje mi się, że sporo z was już po prostu słyszało 100 razy o tych autorkach i tych seriach i tych książkach. Jeśli chcecie obdarować kogoś, kto uczy się języka, to ja bym poszła w książki w danym języku. Pokażę tutaj jako rekwizyt Harry'ego Pottera po włosku, którego nie przeczytałam. Ale tutaj muszę coś jeszcze dodać, bo wydaje mi się też, że fantastyka nie będzie dobrym pomysłem, no bo mamy tutaj dużo tych nazw własnych i to w obcym języku może być dość trudne. Ja bym poszła raczej w bardziej takie realistyczne powieści. Przyniosłam w sumie In Memoriam akurat. Myślę, że tutaj będzie po prostu normalne angielskie słownictwo bez żadnych tam udziwnień. Z drugiej strony dobrze jest kupić książkę, którą na przykład wiecie, że ta osoba zna, nie wiem, Ania z Zielonego Wzgórza, najłatwiejszy przykład, w ojczystym języku i wtedy po angielsku jakby łatwiej trochę przyswajają się te słówka, tak mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Albo coś, co wiecie, że ma słownictwo po prostu łatwe. No tutaj na przykład to Check and Mate Ali Hazelwood, wybitnie prosto napisana książka, także po angielsku można komuś sprezentować, jeśli no właśnie jest to osoba, załóżmy młoda, która, albo nie musi być młoda, uczy się po prostu języka angielskiego, albo się sięgnijcie też po książki w innych językach, jeśli dana osoba uczy się jakiegoś innego języka, tylko faktycznie ja bym poszła albo tym tropem, by wziąć książkę, którą ta osoba już zna tylko w obcym języku i na przykład lubi tę książkę, dobrze ją zna, dużo razy ją na przykład czytała. Nie szłabym w fantasy, aczkolwiek to tylko moja opinia, albo poszłabym w książkę, która z samej definicji, no tak jak ta Ali Hazelwood, jest prosta, napisana dość prostym językiem, więc nie zrazi osoby, która się dopiero na przykład języka uczy. Słuchajcie, na szybko jeszcze, przechodzimy do młodszych czytelników. Dla nastolatki ja się nie znam, szczerze mówiąc. I zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jestem 100 lat już za tymi młodymi i nie, ale na przykład może seria Save You by się nadała. Z mojej strony mogę powiedzieć, że no to są książki takie grzeczne dość. Nie wiem, czy właśnie współczesne nastolatki jeszcze takie rzeczy chcą czytać, czy bardziej wolą wydawnictwo niezwykłe. Z mojej strony mogę powiedzieć, że to jest porządna seria, przyzwoicie napisana, z sympatycznymi, ciekawymi bohaterami, którzy mają realne problemy, załóżmy, na tyle, o ile mogą być realne problemy w szkole jakiejś tam bogatej, w której dziewczyna z, załóżmy, nizin społecznych zakochuje się w chłopaku właśnie bardzo bogatym, ale też z problemami. Takie szkolne serie mi się podobały. Nie jestem pewna akurat w tej kwestii, czy dla nastolatki to się nada. Poleciłabym również serię Marii Krasowskiej, Fala i Susza i Niebo, jest bodajże trzeci tom. To są takie bardzo niefrasobliwe książki o nastolatkach, którzy muszą sobie radzić w świecie po apokalipsie, pod tsunami, po trzęsieniu ziemi. Wszelkie klęski żywiołowe się tutaj wydarzyły w tym pierwszym tomie i grupka no znajomych w sumie z przypadku, którzy muszą razem ze sobą jakoś to życie po kataklizmie ułożyć. Moim zdaniem interesujące i takie też w sumie śmieszne, z żartem, z humorem napisane. Ja bym to dała nawet, nie wiem, 13-latce. Nie wiem, czy tu jest 15 plus. Dobra, mogę się mylić, bo tu są chyba też przekleństwa. Także to już właśnie zależy może od rodziców bardziej. Ja bym ze swojej strony poleciła jeszcze dla nastolatków książki Tiffany D. Jackson. Czytałam akurat tylko Monday nie przyjdzie. Propozycja na pewno mocniejsza, także dla starszych nastolatków z takim wątkiem mocnym, kryminalno-thrillerowym wręcz, o dwójce dziewczyn, przyjaciółek czarnoskórych, z których jedna w pewnym momencie ginie bez śladu i nikt nie kwapi się do tego, by ją odszukać, tylko jej przyjaciółka Klaudia właśnie chce szukać Monday i
Powoli dowiadujemy się, jak wyglądała przeszłość dziewczyn, jakie tajemnice miała ta Monday i co się tak naprawdę z nią stało i dlaczego nikt nie chce jej szukać i co zaszło. I dlaczego są takie dziwne przeskoki czasowe w tej książce. Tego się dowiecie, czytając albo pożyczając od osoby, którą obdarujecie właśnie tą książką. Dla dzieci to ja już zupełnie nie mam pomysłu, co może się przydać. Mogę tutaj polecieć totalnymi oczywistościami, czyli no niech dziecko sobie przeczyta Harry'ego Pottera. Niech sobie przeczyta Nevermore, czyli taką serię nazywaną, że jest to Harry Potter w spódnicy, bo opowiada o dziewczynce. Niech sięgnie po książki Brandona Moola, ale to są takie w sumie strzały bardzo sztampowe, także nie będę tu się już rozwodzić na ich temat. I jeszcze nie wiem, czy mam Waszą atencję dalej, ale jeśli chcecie coś dokupić takiego około książkowego, to z zupełnie czystym sumieniem mogę polecić z SQN-u te kubki. Ja mam na przykład, nie wiem, czy się za bardzo nie świeci, mam taki z wszystkimi bohaterami z tej serii O Dorze Wilk. Są różne, różniaste te kubki na SQN-ie, właśnie dotyczące danych książek, danych serii, akurat tego wydawnictwa. Dla mnie to jest mega spoko pomysł na prezent dla książkoholika, szczególnie jeśli wiecie, że lubi daną serię albo dane uniwersum i też wiecie, że już po prostu wszystkie te książki ma przeczytane i nie ma sensu tych książek znowu kupować, bo jeszcze się powielą. No i właśnie na SQN-ie sporo jest tych gadżetów dotyczących książek. Mi się na przykład podobają też te puzzle z Dory Wilk właśnie z Anety Jadowskiej. Sporo jest jakichś szmacianych toreb, no zakładki to już nawet nie liczę. Świeczki na przykład w klimacie książkowym są na SQN-ie i są na nadwyraz.com na przykład. Akurat nie kupowałam świeczek z tematem książkowym, ale myślę, że też jest to ciekawy pomysł na prezent. Jeśli wiecie, że dana osoba lubi palić świece, no to nie wiem, albo jako dodatek, albo jako taki mniejszy prezent, też myślę, że się nada. I chciałabym też z tego miejsca odczarować kupowanie kart podarunkowych. Moim zdaniem to jest całkiem dobry prezent. Znaczy wiadomo, zależy dla kogo i zależy jakie macie do tego podejście, ale moim zdaniem karta prezentowa do księgarni to jest... No, czego tu nie lubić? Idziesz, bierzesz tą kartę, idziesz do sklepu, kupujesz sobie dokładnie te książki, które chcesz i nie wydajesz swoich pieniędzy na to. Moim zdaniem super. Natomiast rozumiem też osoby, które nie do końca lubią dawać tego typu prezenty, no bo dajesz to pod choinkę i w sumie siedzisz całe święta bez prezentu i dopiero po świętach możesz iść do księgarni i sobie coś kupić. Także ten kij ma dwa końce, ale ja jednak jestem zwolenniczką kart podarunkowych. I jeszcze ostatnie dwa pomysły, już na sam koniec. Jest taka strona z ręki do ręki, na której można kupować na przykład t-shirty. Ja mam właśnie taki t-shirt dzisiaj na sobie. T-shirty z naszyciem, z haftem dotyczącym, no ja mam akurat Taylor Swift, ale tam są różne takie popkulturowe fenomeny powypisywane, albo są z teksty z Taylor Swift, ale są też inne. Widziałam t-shirty z Fourth Wing, na przykład, jeśli chcecie obdarować jakiegoś fana, fankę, ale też było coś z Rory Gilmore, tam może do końca nie było to książkowe, ale jednak trochę związane z książkami. Także w to też bym poszła, tylko musicie się pośpieszyć, bo z tego co widziałam na stronie, to trzeba zamówić do 15 grudnia, żeby wysłali te t-shirty czy tam bluzy z tymi naszywkami, bo oni jakoś to na bieżąco też tworzą. No i minusem tego prezentu jest fakt, że jednak jak na t-shirt, to z tamtej strony te produkty są jednak dość drogie. I nie jestem pewna do końca, czy są warte swojej ceny, no ale to już od Was zależy, jak zdecydujecie. No i jako ostatnia rzecz, może być to taki dodatek trochę, a może być to główny prezent w sumie. Moim zdaniem mega spoko pomysłem są te bransoletki przyjaźni. No ja mam tutaj znowu z Taylor i z tytułami jej piosenek, ale gdyby tak zrobić, takie bransoletki, ale z tytułami jakimiś krótkimi książek, z imionami bohaterów książek. Jeśli Wasz przyjaciel, przyjaciółka jest fanem jakiejś serii, jakiejś książki, jakiegoś autora, to myślę, że dobrym pomysłem będzie taka bransoletka przyjaźni właśnie z odpowiednim napisem i to jest też jeden z tych prezentów, które wytworzycie sami. Wiecie, jak to się mówiło, że te prezenty najbardziej od serca to są te wykonane własnoręcznie i ogólnie takie różne naszyjniki po prostu. Nie wiem, ja lubię.
i wydaje mi się, że można samemu je w bardzo fajny sposób ograć. Jest masa też tutoriali gdzieś tam w internecie i można stworzyć fajny prezent za niewielkie pieniądze. Można to dorzucić i jest to taki fajny, osobisty akcent. Nie jest to może nic takiego stricte książkowego, ale też chciałam tutaj właśnie w tym pogotowiu prezentowym ten pomysł zawrzeć. I to jest właściwie tyle, co chciałabym Wam dzisiaj przekazać. Dajcie znać, co sądzicie o tych pomysłach. Dołóżcie proszę w komentarzach jakieś Wasze pomysły. Szczególnie mnie interesują pomysły na prezenty dla mężczyzn. Nie muszą to być koniecznie książki. Dajcie znać, jak sobie radzicie z kupowaniem prezentów i czy jakoś Was w jakikolwiek sposób tutaj zainteresowałam czymś i czy pomogłam. Mam nadzieję, że chociaż trochę, albo chociaż się dobrze bawiliście i być może sobie sprawicie prezent, bo czasami sobie też trzeba te prezenty dawać. Dzięki, że byliście, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa!